Cześć, dziewczyny i chłopaki. Okej, myślę, że wszystko tu już jest dobrze ustawione. Teraz momencik poczekam, aż do mnie dołączycie, dlatego że w tym momencie Facebook pewnie wysyła Wam powiadomienia o mojej transmisji. Również do tych osób, które oczywiście też kliknęły, że są zainteresowane, także Facebook wysyła do nich w tym momencie powiadomienia. I oczywiście, kiedy do mnie dołączycie, dajcie mi znać, kto ze mną jest, przywitajcie się, tak żebym wiedziała, kto jest ze mną i oczywiście też możecie dać znać, skąd mnie oglądacie, skąd jesteście. Bardzo jestem ciekawa. I też dajcie mi znać, czy mnie dobrze widać i słychać, żebym miała pewność, że wszystko jest tutaj w porządku, słuchajcie. Dzisiaj będzie bardzo fajny live na temat mitów stylizacyjnych, a konkretnie na temat 4 mitów stylizacyjnych, które Wam pokażę, o których Wam opowiem. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy je już znałyście. Okej, dobra, już tutaj sprawdzam, nie widzę żadnych komentarzy na razie. Ostatnio też często panowie do nas, widzę, zaglądają tutaj, dziewczyny. Okej. No dobrze, fajnie, już widzę, ktoś się pojawił. Fajnie, daj znać. Przywitajcie się ze mną, napiszcie, kto jesteście w komentarzu oczywiście. Dajcie znać, dziewczyny, czy wszystko jest w porządku, czy mnie widać i słychać. I zaraz będziemy zaczynały tutaj naszego live'a z mitami stylizacyjnymi. Milena, cześć Milenka. Cieszę się, że jesteś. Niedługo się widzimy w Poznaniu na szkoleniu. Super. Okej, dziewczyny. Słuchajcie. Myślę, że możemy powoli tutaj zaczynać, a Wy pewnie będziecie sobie tutaj dołączać powoli. Wszystko jest ok, Milena pisze, fajnie. Dziękuję Ci bardzo, Milenka, za tą wiadomość. Więc myślę, że możemy startować. Oczywiście, dziewczyny, jeśli znacie dziewczyny, kobiety, które mogłyby teraz do nas dołączyć od razu jeszcze do naszej transmisji, już teraz odznaczcie je w komentarzu lub też udostępnijcie ten post, aby więcej kobiet też mogło z niego skorzystać i zróbcie to teraz. Dziękuję Wam bardzo oczywiście za to. No i słuchajcie, dzisiaj właśnie startujemy z taką kampanią Świadomie kreuję swój wizerunek w 2019 roku. I będzie tutaj właśnie taka seria też filmów i dzisiaj startujemy z pierwszym filmem, czyli będę mówiła o 4 mitach stylizacyjnych. Dlaczego, słuchajcie, to jest w ogóle ważne, aby świadomie kreować swój wizerunek, aby świadomie też dobierać ubrania, które nosimy, tak żeby się świetnie w nich czuć. Dlaczego to jest w ogóle ważne? Często, kiedy rozmawiam z kobietami, to mówią, że mają pełne szafy ubrań, ale pomimo tego nie wiedzą, w co mają się ubrać i dokupują na przykład ubrania, dokładają ciągle do szafy lub kupują coś, co spodobało im się na koleżance lub kupują coś po prostu pod wpływem zakupów. Wiecie, jak to jest czasami. Być może Tobie też się tak to zdarza. Daj znać w komentarzu, czy tak czasami kupujesz właśnie pod wpływem impulsu. No i słuchajcie, i te właśnie aspekty, o których teraz wspomniałam, wpływają na to, czy ten wizerunek kreujesz świadomie, czy też robisz przypadkowo, czy tworzysz w ogóle listę zakupów wtedy, kiedy wybierasz się na zakupy, czy sugerujesz się tylko tym, co dochodzi do Ciebie z zewnątrz, ale nie czujesz tego stylu, nie czujesz tego wizerunku w sobie, tak? Nie ma tego nawet w Twojej szafie, po prostu jest pełna, ale nie ma w niej kompletnie Ciebie. I kreowanie, samo kreowanie wizerunku nic Ci nie da, jeśli nie będziesz robiła tego świadomie, tak? Jeśli świadomie, cześć Aniu, cieszę się, że jesteś, jeśli świadomie nie będziesz kreowała tego swojego wizerunku, budowała swoje szafy, to tak naprawdę nie poczujesz tej mocy i tej siły, tak? Którą możesz sama sobie dać. I ważne jest właśnie to, aby ten wizerunek był tak fajnie poukładany krok po kroku u Ciebie, abyś zaczęła właśnie to robić w 2019 roku,
aby te ubrania, które na sobie nosisz, wzmocniły Twoją pewność siebie, aby dodały Ci takiej siły do dalszego działania, abyś szybciej mogła dotrzeć tam, gdzie chcesz się znaleźć, abyś szybciej mogła osiągnąć swoje marzenia czy cele, które być może już masz w planie na nowy rok. Jestem bardzo też ciekawa, wpiszcie może jakiś swój taki konkretny cel, które chciałbyś się osiągnąć w 2019 roku. I ten, słuchajcie, i w taki sposób, przez tak zbudowany wizerunek, właśnie wiecie co, tak się próbuję ustawić dobrze do światła, mam nadzieję, że mnie dobrze widać, bo też mi się tutaj to odbija w okularach, ale myślę, że dobrze mnie widzicie. Okej, okay, może tak troszeczkę usiądę dalej. Dobra. No i słuchajcie, i ważne jest właśnie to, czy te ubrania, które na sobie nosicie, będą takim Waszym wsparciem każdego dnia, motywacją do działania dalszego, być może w Waszych biznesach, czy właśnie w tych celach, czy marzeniach, o które dbacie w tym roku, które chcecie też osiągnąć. I jestem ciekawa też, czy wiecie o tym, że przynajmniej 60% kobiet odmawia spotkań w ciągu dnia tylko i wyłącznie dlatego, że nie czują się dobrze w tym, co mają na sobie. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i bardzo się cieszę, że tutaj jesteś ze mną. Jestem jedynym w Polsce kreatorem zmiany wizerunku i przeprowadzam kobiety właśnie przez takie zmiany wizerunku, przez taki program, który przechodzimy krok po kroku, wtedy, kiedy ja prowadzę Cię za rękę i budujemy Twój wizerunek od A do Z. Jestem również autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. I słuchajcie, takie też kroki, o których przed chwilą wspomniałam, przez które przeprowadzam kobiety w moim programie, również można przejść na szkoleniu stacjonarnym, jednodniowym Siła Kobiecego Wizerunku. I to szkolenie ma na celu, abyście wyszły już z takim gotowym planem na siebie. Jak chcecie wyglądać, jak możecie same komponować zestawy, jak możecie same sobie poradzić z waszą szafą, jak ją najlepiej zorganizować w taki sposób, aby ona była wasza, aby była funkcjonalna i dobrze zorganizowana. I na tym szkoleniu też pracujemy nad tym, co tak naprawdę ma ci dać ten wizerunek. Tak? Czego Ty w tym momencie najbardziej potrzebujesz? Czy potrzebujesz profesjonalnego wyglądu z racji z Twoją pracą? Tak? Bo na przykład budujesz swój biznes, markę osobistą, czy po prostu pracujesz w takim miejscu, w którym też chcesz świetnie się czuć w tym, co masz na sobie, ale i dodatkowo, żebyś czuła, że to wszystko, co masz na sobie, jest też Twoje, tak? I na tym szkoleniu właśnie też będziemy to wszystko krok po kroku, przez te wszystkie kroki, które są niezbędne do zbudowania swojego wizerunku, zbudować i osiągnąć. Okej, fajnie, Ania, dziękuję. Wstawiłaś tutaj, widzę, też link do książki chyba. Super, dziękuję Ci. No dobrze, dziewczyny, słuchajcie. Czyli teraz... O, widzę, Kasia do nas dołączyła. Cześć, Kasiu, cieszę się, że jesteś. Teraz opowiem Wam o najczęstszych mitach stylizacyjnych. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy o tym już wiedziałyście. Być może tak, ale czy też zwracacie na to uwagę, czy pamiętacie o tym? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Zaczynamy od pierwszego mitu stylizacyjnego. Czyli pierwszym takim mitem stylizacyjnym, bardzo częstym, jest to, że oversize wyszczupla. Jest to nieprawda, słuchajcie. Dajcie znać, czy o tym wiedziałyście. Cześć Wioleta, witam Cię serdecznie. Oversize jest często stosowany, ubierają często kobiety oversize'owe stylizacje, suknie, tuniki, czy w ogóle bluzeczki, styl po prostu taki oversize'owy. Często korzystają z tego osoby, kobiety, które są takich troszeczkę większych kształtów, ultra kobiecych, czyli sylwetki plus size. No i słuchajcie, to jest błąd, dlatego że tak naprawdę wtedy, kiedy ubierzemy taką oversize'ową stylizację, czyli na przykład tunikę bezkształtną, no to słuchajcie, wtedy, kiedy ona w ogóle nie ma kształtów, tak, to
to tak naprawdę jest takim workiem, który na Was wisi. I wtedy... Magda napisała, w życiu nie wyszczupla. I wtedy, słuchajcie, tak naprawdę nie dosyć, że nie wyszczuplacie swojej sylwetki, to dwa, poszerzacie ją jeszcze. I tak naprawdę Wasza sylwetka wtedy wydaje się jeszcze większa niż jest w rzeczywistości. Mówię tutaj o takich fasonach oversize'owych. Pokażę Wam też może przykład na jednej z bluzek, którą przygotowałam. To jest też taki typowy model oversize'owy. Tu są też oczywiście różne wzory. Kukuk. Chodzi o to, żebym mogła Wam pokazać, że ta bluzka jest po prostu bez żadnych kształtów. Ona nie ma żadnych wcięć, nie ma, nie jest po prostu kompletnie dopasowana. I taki styl oversize'owy nie wyszczupla, tylko wręcz przeciwnie, jeszcze powiększa sylwetkę. Także dziewczyny... Po prostu oversize nie. Oversize jest, Ania napisała, jeszcze bardziej pogrubia. Szczupłe kobiety wyglądają lepiej, gdy chcą dodać swojej stylizacji nonszalancji, przynajmniej tak to wygląda. Tak, dokładnie, Ania, zgadzam się z Tobą. Bardzo ładnie to Ania napisała. Okej, dziewczyny, no dobra, no to lecimy z drugim mitem. Jestem też ciekawa, czy wiecie o tym. Myślę, że tak, ale czasami sobie nie zdajecie z tego sprawy. Drugi mit to jest to, że za małe ubrania wyszczuplają. Oczywiście też, że nie. Tak samo jak oversize, za małe ubrania też nie wyszczuplają. Dlaczego? Dlatego, że kupując takie za małe ubrania, na przykład chociażby ten rozmiar mniejszy, często kobiety myślą, że a to schudnę za chwilę do tego rozmiaru, a potem go jeszcze noszą i wciskają go na siebie, no nie wygląda to fajnie, nie wygląda to estetycznie, nie wygląda to dobrze, a poza tym przede wszystkim Wy same się dobrze też w tym nie czujecie, tak? No bo tutaj gdzieś tam odsłania, tu gdzieś coś tam wystaje, bo widać, że to jest za małe. Także za małe, słuchajcie, też nie wyszczupla. I a propos wyszczuplania, ja w piątek będę prowadziła dla Was też live, jak wyszczuplić sylwetkę. Także tam podam konkretne wskazówki, jak to zrobić. Także słuchajcie, oversize mit nie wyszczupla, ani za małe oversize, ani za małe ubrania również mit nie wyszczuplają, ok? Dobra, myślę, że z trzecim mitem możemy lecieć. Już Wam pokażę, o co mi chodzi. Chodzi mi o pasek, tak? Czyli o taki mit, w którym się mówi, że pasek tworzy talię. Nie zgadzam się z tym i to jest też nieprawda. Nieprawdą. Dlaczego? Dlatego, że pasek tworzy talię, owszem, ale tylko i wyłącznie u kobiet, które mają już tą talię, dosyć mocno, nawet powiedziałabym, zaznaczoną. Wtedy tak, wtedy to podkreśla takie kobiece kształty i fajnie to wygląda. Ale niestety nie zawsze, dlatego że bardzo często kobiety myślą, że stworzą sobie poprzez pasek właśnie talię. To jest nieprawda. To jest nieprawda i absolutnie po prostu nie stosujcie tej metody. Dlatego, że pasek założony przy sylwetce takiej, która w ogóle nie ma wcięcia w talii, tak? Czyli niby chciałybyście sobie zrobić wcięcie w talii, żeby ta sylwetka była jak najbardziej kobieca, opływowa, czyli ta sylwetka S, gdzie ramiona i biodra są równej szerokości, to wtedy tak naprawdę, kiedy nie macie talii i założycie sobie pasek, to słuchajcie, wtedy ta sylwetka będzie wyglądała na ciężką, ona będzie jeszcze bardziej widoczna, zbudowana objętość w obszarze tutaj tego brzuszka, tak? Czyli tam, gdzie zapniemy ten pasek. A z kolei u osób, które mają już troszeczkę więcej ciała w okolicach brzuszka, czyli sylwetka O na przykład, i kiedy użyjemy takiego paska, założymy sobie, gdzie nam ten brzuszek troszeczkę tam wystaje, to będzie to też wyglądało komicznie, niefajnie i też ciężko, tak? Jeszcze bardziej podkreślimy i zwrócimy uwagę na to, czego nie chcemy pokazać, czyli to, co chciałyśmy ukryć. Najczęstszy tekst: kupuję i schudnę, haha. No właśnie, Ania, masz rację, tak jest często właśnie. Tak jest często, kobiety myślą, że schudnę i kupuję. Kupują mniejsze ubranie, żeby same się zmobilizować, a to nie o to chodzi.
bo to nie jest mobilizacja. Ty musisz najpierw wiedzieć, jakie błędy popełniasz, jakie są mity stylizacji, żebyś tego mogła uniknąć i wtedy zacząć po kolei świadomie budować swój wizerunek. Przez to będę Was przeprowadzała przez te kolejne też live, także koniecznie bądźcie ze mną. Dobra dziewczyny, słuchajcie. Lecimy z kolejnym mitem, czyli z ostatnim już, czwartym. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, słuchajcie. Puśćcie mi w ogóle teraz falę serc, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak na to zareagujecie i jak to odbierzecie. Te osoby, które mnie już długo śledzą i długo mnie oglądają i są po prostu ze mną, wiedzą o tym, ale jestem pewna, że nie wszystkie jeszcze z Was, które też cały czas dołączają do mojego fanpage'a. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, słuchajcie, czy Wy o tym wiecie. Okej, dobra, pokazuję tą rzecz. Pokazuję, uwaga. Tadam! Tadam, tadam. Czyli co? Napiszcie w komentarzu, o co mi w ogóle chodzi tutaj, słuchajcie. Mi chodzi o kolor czarny oczywiście, czyli słuchajcie, kolor czarny wyszczupla. Milena napisała, kolor czarny wyszczupla. Tak, chodziło o to, o ten mit, że kolor czarny wyszczupla. Nie, absolutnie nie, kolor czarny nie wyszczupla. I myślę, że dla Was, nie, mit, dokładnie, Milena już jest ze mną długo, także Milenka to wie, ale słuchajcie, kolor czarny absolutnie nie wyszczupla. Ja wiem, że kolory ciemne chowają, wyszczuplają, cofają, a kolory jasne dodają objętości, tak? Ale w przypadku czarnego niestety nie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kolor czarny nie wyszczupla? Dlatego, że spójrzcie, jak ubierzecie się w kolor czarny i spojrzycie na siebie w lustro, to bardzo mocno widać Wasze kształty, czyli wyglądacie tak, jakbyście idealnie były obrysowane długopisem, konturówką, czymkolwiek i to, co chciałybyście ukryć, to właśnie uwypukla i pokazuje ten piękny kształt, który chciałyście schować, tak? Także czarny nie wyszczupla, tylko uwydatnia jeszcze to, co chciałyście ukryć. No i teraz oczywiście przypuszczam, że zadacie pytanie, co w takim wypadku zrobić, no to przecież skoro myślałam, że czarny wyszczupla, teraz się okazuje, że nie. Co tutaj zrobić, tak? Także słuchajcie, po prostu zamieńcie ten kolor czarny na kolor granatowy lub na kolor taki ciemnoszary. Zobaczcie, wtedy kiedy ubierzecie ten kolor, on jest bardziej opływowy, zmysłowy, wtedy nie widać, on nie podkreśla tak mocno tych kształtów, a z drugiej strony właśnie troszeczkę będzie tutaj wyszczuplał optycznie. Także bardzo dobrze jest zamienić po prostu ten kolor czarny na granat lub ciemny szary. Dajcie znać w komentarzu, czy o tym wiedziałyście. I tutaj już czytam Wasze komentarze. Kolor czarny Natalia napisała, tu Milenka. Ok, dalszych już na razie nie widzę, bo to z opóźnieniem też do mnie tutaj dociera. Słuchajcie. Okej, lajki lecą, wszystko jest okej. Mam nadzieję, że za mną podążacie, dajcie znać w komentarzu, dziewczyny. Może Wy jakiś jeszcze mit znacie i chciałbyście się nim podzielić z Waszego doświadczenia, to też dajcie znać w komentarzu. Będę bardzo ciekawa, co też napiszecie. No i co, dziewczyny? Wioleta mi się tak napisała. Nie, okej, czyli Wioleta nie wiedziała o tym. Dobra, to teraz będziecie wiedziały. Wiem, że często, słuchajcie, jest taki problem też w sklepach, że to, co nam się podoba, jest głównie w kolorze czarnym. Piękne mucha, Agnieszka, dziękuję Ci bardzo. Będę tydzień myśleć, co ubrać na spotkanie z Tobą na szkoleniu. Milena, jesteś niemożliwa. Milenka, spokojnie, będziemy wszystko budowały na szkoleniu, krok po kroku. I myślę, że może Anię poproszę, żeby Wam też tutaj wrzuciła link do tego szkolenia. Dla dziewczyn, które jeszcze o tym szkoleniu nie wiedzą, też wspominałam wcześniej, te dziewczyny, które słyszały już na początku live'a, możecie też również wejść tam na tę stronę, sprawdzić, czy to szkolenie jest dla Was po prostu. I co? No i na tym szkoleniu będzie bardzo intensywna też praca, także będziemy krok po kroku przechodzić przez wszystkie te
aspekty, które mają właśnie wpływ na to, żeby zbudować świadomie ten wizerunek w 2019 roku i zawsze już robić to świadomie. Bo jak już tego się dowiecie i będziecie wiedziały, będziecie miały plan na siebie, to już nigdy nie wrócicie do tego, co było, nie będziecie popełniały tych błędów, będziecie świadomie cały czas regularnie przeglądały, sprawdzały Waszą szafę, będziecie miały przygotowane zestawy na cały tydzień. Taka jest moja intencja po tym szkoleniu, żeby Wam dać taką inspirację i pokazać, jak możecie to również też same zrobić. Także koniecznie zajrzyjcie sobie tutaj pod ten link. I oczywiście pierwsze szkolenie jest teraz w Poznaniu w tym roku, 19 stycznia. Później w marcu jest we Wrocławiu i w maju jest w Gdyni, także serdecznie zapraszam dziewczyny tam, gdzie macie bliżej. I oczywiście dziękuję tym wszystkim dziewczynom, które już też zakupiły bilety. I nie mogę się doczekać spotkania z Wami. Magda napisała, tak dokładnie Agnieszko, kobiety najczęściej kupują odzież w kolorze czarnym. Magda też to wie, bo Magda prowadzi sklep swój z odzieżą, bardzo fajną zresztą, też możecie do Magdy zajrzeć na profil. Nie mogę się przełamać, jeśli chodzi o kolory. Okej, Magda, o tym też będę mówiła na szkoleniu, jak zacząć wprowadzać w ogóle kolory do swojej szafy, bo wiem, że dla niektórych z Was też jest to trudność. Także to jest taki jeden z kroków, który tutaj też będziemy przechodziły, budowały, będziecie pracowały ze sobą wspólnie też na tym szkoleniu. No i oczywiście dziewczyny, zachęcam Was do pobrania darmowego materiału, który jest przypięty u góry w opisie tego filmu, tego live'a, dlatego że tam jest 5 najczęściej popełnianych błędów w budowaniu wizerunku i te osoby, które jeszcze go nie mają, serdecznie zachęcam też do pobrania tego e-booka czy darmowego materiału, dlatego że tam piszę nie tylko o tych błędach, ale też już piszę o pewnych krokach, które ułatwią Wam budowanie tego wizerunku właśnie świadomie, tak? Także oczywiście zachęcam Was do pobrania tego materiału. No i co? Zapraszam Was jutro oczywiście też na live na moim fanpage o godzinie 19:00. Będzie to sesja Q&A, która się odbywa co 2 tygodnie na moim fanpage'u. A już w piątek na live o godzinie 11:00, gdzie pokażę Wam wskazówki konkretne do tego, jak właśnie wyszczuplić sylwetkę, jak zastosować takie triki, które właśnie pomogą Wam w wysmukleniu i wyszczupleniu tej sylwetki. W kolejnym tygodniu również będę prowadziła live we wtorek, będę mówiła o bazie kobiecej szafy, a w czwartek zapraszam Was już na webinar, już przekręcam słowa, słuchajcie, bo tak dużo Wam chcę przekazać i powiedzieć, na webinar pod tytułem Jak skończyć z nie mam się w co ubrać. Także serdecznie Was zapraszam, bądźcie koniecznie ze mną. Dajcie też znać, jak Wam się podobał dzisiejszy live i które tematy Was najbardziej też interesują. Okej, dziewczyny, jeśli macie pytania, to oczywiście zadajcie je w komentarzu. Ja będę na bieżąco później również też odpowiadała na te komentarze. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, też za to, że jesteście, za to, że udostępniacie, bo dla mnie też to jest ważne, żeby te materiały, te live'y poszły dalej, żeby mogły z nich skorzystać również inne kobiety. I wiem, że dużo z Was też to robi. Dziękuję Wam już teraz bardzo za to. No i co, dziewczyny, ja już nie przedłużam, nie widzę żadnych dalej komentarzy, żadnych Waszych pytań, także będę kończyła ten live, no i co, i do zobaczenia, do jutra, pa, pa!